Witam Was w kolejnej odpytajce. Zanim przejdziemy do właściwej odpytajki, mam taką do Was prośbę, w ogóle taką reakcję, podsumowanie naszych ostatnich tygodni. W momencie, gdy zacząłem publikować te codzienne odpytajki, widzę, że Wam się to strasznie spodobało. Mi też, ponieważ łatwo mi to robić. Tak jak mówiłem, ja tego nie obrabiam, tego wideo, po prostu tak jak nagrywam, tak je wrzucam na YouTube'a i publikuję. To też przyspieszyło też proces produkcji tych filmów. Także jestem w lesie, nagrywam kilkanaście, to może nie zdążę, odcinków i jest fajnie. I dzięki temu idę do przodu. Widzę, że Wam się to podoba, widzę to w lajkach i w komentarzach. Ewentualnie zachęcam do tego, żebyście przemyśleli rodzaj wsparcia mnie na Patronite. Patronite to jest, na dole macie linka w opisie i tam w pierwszym komentarzu. Możecie wybrać dowolny próg. 5, 20, 40 zł. No i tam poszli wyżej, ale o tym już nie mówię, bo to są już lekcje takie grupowe. Jakbyście mieli możliwości, to serdecznie zapraszam do tego i zachęcam, żebyście wsparli też moje działanie. To nie są duże kwoty, bo myślę, że 20-40 zł miesięcznie to nie są jakieś tam powalające ilości, a jednocześnie pozwoli mi to w jakiś sposób, może kamerę zmienię, nie wiem, coś parę rzeczy technicznie można było ogarnąć, no laptop mój też tam jest, ma tyle lat, ile ma lat i za chwilę też powie nie, pewnie. Jakbyście chcieli mnie wesprzeć a jednocześnie to nie jest tak, że ja chciałbym te pieniądze za nic, bo ja wam mam bonusy, w których mogę wam dać. Te bonusy to są różne sposoby nauki ze mną. Grupa na WhatsAppie, Quizlet, ja o tym piszę cały czas, nie chcę męczyć teraz, ale gdybyście mieli możliwość, zapraszam serdecznie. I teraz właściwa odpytajka. Słuchajcie, zdanie po polsku. Co chciałeś nam powiedzieć? Co chciałeś ty, nie? Co ty chciałeś nam powiedzieć? I teraz jest, jak macie pomysł na wersję polską, niemiecką, to mówcie. Powiedzcie teraz, zróbcie sobie pauzę. Jeżeli nie, to mówię zdanie niemieckie, ale niepełne. Mianowicie powiem tylko tak. Was, puste miejsce, du uns sagen. I teraz co to w tym pustym miejscu jest? Uwaga, pierwszy wariant. Willst. Drugi wariant. Wolltest. Trzeci wariant. Wollest. I czwarty wariant. Wollt. Co będzie? Oczywiście wariant prawdziwy. Was wolltest du uns sagen. Co chciałeś nam powiedzieć? Wolltest. Czasami ta forma przekształcana jest wollst. W języku potocznym. Dzieje się tak. Was wolltest. Dziękuję Wam serdecznie i do kolejnego vloga. Trzymajcie się cieplutko. Cześć, hej!